Dzień dobry. Dziś mamy przyjemność zaprezentować Państwu bramowe centrum frezarskie Okuma model MCRA 502, który jest częścią parku maszynowego firmy Wiatek. Centrum to umożliwiło naszemu klientowi wejście na nowy poziom obróbki, nie tylko przez zgon na jego gabaryty, ale przede wszystkim z uwagi na zdolności technologiczne tej maszyny. Okuma jako światowy lider bramówek dostarczyła już ponad 10 tysięcy tego typu maszyn na całym świecie, a MCRA 502 to jedna z najlepiej sprzedających się w serii. Czemu zatem zawdzięcza swoją popularność? Przede wszystkim bezkompromisowemu podejściu do konstrukcji. Elementem poruszającym się w osi X jest stół osadzony na aż 4 prowadnicach, natomiast nieruchoma brama jest zespolona złożem, a opuszczana belka pozwala skrócić wysięg podczas obróbki. Wszystko to wykonane jest z potężnych i gęsto użebrowanych odlewów żeliwnych. MCRA 502 to gwarancja sztywności i stabilności podczas pracy. W osi Z pracują 4 prowadnice ślizgowe, rozmieszczone w narożach suwaka, a oś Y to wózek wrzeczona poruszający się po belce na szeroko rozstawionych prowadnicach ślizgowo-tocznych, które oprócz sztywności zapewniają także wysoką dynamikę. Ostatecznym elementem decydującym o sztywności całego układu są wykonane w kolumnach szerokie podwójne ślizgi opuszczanej belki, której pozycja jest blokowana poprzez 4 siłowniki. Ponadto Okuma produkuje do swoich centr obróbczych szeroki asortyment dostępnych głowic. W prezentowanym modelu mamy dostępną głowicę prostą do obróbki trzyosiowej, głowicę kątową 90 stopni do obróbki indeksowanej oraz głowicę uchylno-obrotową, wszystkie w pełni automatyczne, wymieniane oraz obsługiwane przez magazyn narzędziowy. Warto również zwrócić uwagę na osłony maszyny. Oprócz widocznej tutaj stałej obudowy przestrzeni roboczej z załadunkiem od góry, w opcji dostępne są także osłony rozsuwane, a dla ułatwienia załadunku i uzyskania przestrzeni nad maszyną możliwe jest także obniżenie całej maszyny w posadzkę. W standardzie centrum bramowe posiada także system automatycznej kompensacji odształceń cieplnych, który nieustannie czuwa nad odkształceniami i automatycznie wysyła korekty do systemu sterowania, zwiększając tym samym dokładność produkcji. Dodatkowo w obróbce małoseryjnej i jednostkowej przydatny jest zastosowany tu opcjonalny system antykolizyjny, pozwalający uchronić maszynę czy narzędzie przed uszkodzeniem nawet w trybie ręcznym. Na maszynie Okuma obrabiamy cały szereg części, takich jak konstrukcje spawane, płyty nośne, przyrządy obróbkowe i spawalnicze. Jest to w większości produkcja jednostkowa, a przy takiej obróbce Okuma sprawuje się bardzo dobrze. Maszyna jest bardzo uniwersalna ze względu na rozmiar stołu. 3 głowice wymienne, pionowa, pozioma oraz uchylno-obrotowa. Regulowana wysokość belki suportowej, w przypadku Okumy mówimy tu o osi W, która może być regulowana w zakresie od 0 do 1200 mm oraz 50-pozycyjny magazyn narzędzi. Maszyna charakteryzuje się wysoką sztywnością, na co na pewno wpływ ma solidna konstrukcja obrabiarki, a także zastosowanie wrzeciona z systemem B+. Wspólnie z firmą HTM oraz Renishow wdrożyliśmy na maszynę Okuma specjalny system pomiarowy. Stosowany jest on do naszych potrzeb i specyfiki obróbki. System ten obejmował cykle pomiarowe z udziałem głowicy poziomej oraz uchylno-obrotowej. Podsumowując, centra bramowe Okuma to maszyny z najwyższej półki, zapewniające precyzję i wysoką wydajność, a dzięki wielu możliwościom konfiguracji, zarówno jeśli chodzi o głowice maszynowe czy obsługiwane gabaryty, pozwalają dopasować je do najbardziej wymagających detali.